Dzień dobry widzowie, z tej strony Nysa i witam was w kolejnym odcinku w Podwodnej Świątyni. Cofnęło nas troszeczkę po sejwiku, nie wiem czemu. Ale już lecimy sobie dalej prądem morskim. Czy to jest w ogóle prąd morski? Taki pod wodą? Żula widziała tak samo. Wow. Jak te kolory się zmieniają i to oświetlenie. Jak to jest wielkie w ogóle, nie? Huge! Wow! Dotarliśmy do końca, widzowie, gdzie jest kamera? Chyba możemy tylko do góry lecieć, bo nie mogę ruszać kamerą. A już mogę. Wow, jaka wielka ławica. Wow. Nie mamy łańcuchy, więc sobie zaczniemy już je od razu. Ale ta ławica, huge. I ogólnie bardziej mi się podoba gra graficznie niż Beyond Blue na przykład, ta jest o wiele ładniejsza moim zdaniem. Przez to, że nie jest jakby taka realistyczna jeśli chodzi o grafikę. Ja wolę takie gry po prostu. I lecimy sobie od razu do drugiego łańcucha. Ale no to trochę wygląda jak ta świątynia już, w której tyle razy już byliśmy. W ogóle jak te ryby, te rekiny, czy co to jest, mają takie oczy wyłupiasy świecące. To jest wow. Co tutaj się stanie? Chyba jakiś prąd powstanie. Nie, ta ławica pewnie tam wejdzie, czy nie? Nie, bo my tam musimy wejść, ale jeszcze sobie zobaczmy tutaj na powierzchni. Możemy w ogóle iść na powierzchnię? Możemy, ale tutaj i tak w sumie nic nie ma widzowie, więc nie ma nic. Więc chyba lecimy do tego tornada. To jest wielka chyba świątynia ostateczna. We gonna see. Ale wielkie to jest. Tutaj już ciężko nie trafić. Jak ostatnio. Dobrze, jesteśmy więc w świątyni. Czy mogę płynąć? Mogę. Lecimy do ostatniego bombla chyba. Tak mi się wydaje. I co się teraz stanie, jak połączymy wszystkie te fontanny w jedno. O, rekinek. Nasz ziomal. O, a my jeszcze ten odrastamy. Jakie płetwy długie mamy? Mieliśmy takie zawsze? No i co się teraz stanie? To jest pytanie. Wow.
Ale pusta. Idziemy, czekamy. O kurde, jaki pust. Wow! A się przestraszyłam. Czyli teraz będziemy niszczyć te trójkąty. No do góry. Wow, okej. Wow. Jak zwykle nie w tę stronę, co trzeba. Tak już jest z tym pływaniem w tej grze. No tak średnio mi wychodzi. A ten bus, wow. I do góry, i w dół, i nie trafiłam, i jest. I teraz będziemy... Nie, tego nie niszczymy. Ale poziom wód się podnosi, o. To jest, co to jest? Aha, to jest ziemia taka, kurde. Właśnie tak światło odbija, jakby to było niebieskie. Skręcaj. I te ryby w ogóle pływają z nami, nie? A czy ja mogę do rekina? Mogę. I sobie. Wreszcie możemy się shiftować do kogoś. Tutaj mamy kolej. A, czyli teraz. A, jednak nie. Czy jednak tak? Wiecie, żeby teraz tą rekinę zniszczyć. Czy tak się nie da? Czy musimy sami? Ten rekin chyba nam nie pomoże za bardzo. Ale dobra, idzie nam już lepiej. I tu? Nice. A to jakieś magnolie rosną na tej wodzie, tutaj leżą. Bo nie rosną chyba. Ale jak się poziom podnosi, wow. To są drzewa. Takie magnoliowe. Wow. Idziemy tutaj do orki. Orki z Majorki, ale orka tam płynie sobie jak chce. My lecimy tutaj. W sumie mamy takiego boosta, że możemy sami lecieć na tym speedzie. Wow. A tu byliśmy chyba? Nie mogę tam wejść sobie. Niestety. A my tam byliśmy. To jest pierwsza lokacja. Dobra, teraz już profesjonalista. Szybko oko potrafić muszę. Dobra, lecimy do kolejnej dziury. Shiftujemy się do naszego albo nie, kolega nie płynie tam, gdzie ja chcę. No nie ma sensu, dobra, nie ma sensu się shiftować. Dużo nadziei mam w tym. Kolory są. Antarktyda mi się to kojarzy. Mam nadzieję, że tych kurde trójkątów nie będzie nie wiadomo ile, bo jest trochę takie boring, że to co mamy robić. Ale jak popłynęliśmy, to lecimy w tą stronę. Tylko traf. Dobra, kręcimy kamerą. I tutaj będziemy musieli wykorzystać akurat naszego ziomka. Daj chuj! I kręć się tam. Super. I hop. I teraz musimy do naszego ziomka rekina się shiftować. Bo możemy nim sterować w ogóle. No,
chyba. Bo coś tam dało się. Jak właśnie klikałam, to tak, tak płynął. Dobra, mamy kolejne przejście. Widzę taki nasz. Dawaj, shiftujemy się. Nie. Nie ma sensu. Ja próbuję i tak. Dużo nadziei mam. Nie, abysa. Wow. Jestem wielki. Ale kiedy musiał być chyba wybuch wielki, nie? Kurde, jak to wygląda. Wow. Wszyscy idą z nami? Wow, ile ryb za nami jest. Wow. Niesamowite. Oj, no jak mogę się trafić w taką turę? Czyli tu mi teraz wracamy. Jest to pole minowe. I co teraz? Czy będzie reakcja łańcuchowa? Nie. To jest jakaś winda. Wow, ale to jest wielkie. W sensie, gdzie my byliśmy? Wow. Co to jest? Bo trawa to nie wygląda jak trawa. I to tak całe obrośnie niby. Ale kiedy to jest huge. No i co widzę, czy to jest koniec? Jeszcze nie. Albo tak. Więc widzowie, dzięki za oglądanie tej super gierki. Bardzo podobało mi się. Polecam sobie samemu ograć i dzięki za oglądanie i do następnego.